Wkładam do kopca i krety uciekają z ogrodu. Dwie rzeczy wystarczą, by skutecznie je odstraszyć. Kiedy widzisz kopce kreta, działaj od razu. Na początek, uszykuj sobie butelkę po napoju. Zabierz wiertarkę i patyk. Od dołu zrób wiertarką dziurę, aby przeszedł przez nią patyk, na którym butelka będzie się trzymać. Narysuj markerem cztery prostokąty bez jednego dłuższego boku. Będą to twoje linie cięcia. Zabierz nóż tapicerski lub nożyczki i według tych linii natnij butelkę. Odwiń nacięte prostokąty w taki sposób jak na filmiku. Zdusz je na łączeniu z resztą butelki, aby się nie odkształcały do wersji pierwotnej. Teraz możesz wsadzić w butelkę od dołu patyk i iść do ogrodu. Jak rozkopiesz kopiec kreta, zobaczysz w nim tunel. Wyczesz swojego psa. Zbierz sierść. Nie wyrzucaj jej, tylko włóż do każdego kopca. Krety unikają psów, i zapach sierści je odstrasza. Dodatkowo użyj butelkę. Kiedy wieje wiatr, butelka porusza się, wydając dźwięki. Wstawiona do kopca będzie płoszyć krety. Ten prosty trik pomoże ci pozbyć się kretów z Twojego ogrodu. Wlej do kretowiska, jeśli masz problem z kretami w ogrodzie. To świetny, domowy i tani sposób. Zrobienie tej mikstury zajmuje tylko chwilę. Najpierw przygotuj 300 ml ciepłej wody. Będzie to baza naszego roztworu. Dodaj łyżkę kawy, która swoim intensywnym zapachem odstrasza wszystkie gryzonie, w tym właśnie i krety. Następnie wlej 200 ml octu, który skutecznie zniechęci krety swoją ostrą wonią. Do mieszanki Dodaj łyżkę pieprzu, kajen, co sprawi, że nasz płyn będzie jeszcze bardziej nieprzyjemny dla kretów. Na sam koniec dodaj łyżkę czosnku granulowanego, który znany jest z odstraszających krety i szkodniki właściwości. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolity roztwór. Aby zacząć z niego korzystać, rozcieńcz go. Potrzebujesz tylko 100 ml mieszanki na litr wody. Wlewaj ją regularnie do kretowisk. Najlepiej wieczorami, kiedy krety są najbardziej aktywne. Ten naturalny środek jest bezpieczny dla roślin i zwierząt domowych. Spróbuj sami pożegnaj się z kretami raz na zawsze. Pozbądź się myszy. To będzie trzymać je z dala od twojego domu. W ten sposób możesz pozbyć się gryzoni bez stawiania pułapek i szkodliwych trutek. Domowa mieszanka to naturalny środek, odstraszający myszy i szczury. Czy myszy pojawiają się w twoim domu, piwnicy lub garażu? Nie chcesz więcej ich widzieć? Przygotuj mieszankę, dzięki której pozbędziesz się myszy i szczurów. Do naczynia wsyp dwie łyżki bułki tartej. Dodaj do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczona jest szkodliwa dla gryzoni. Osłuć mieszankę dwiema łyżkami cukru pudru. Wsyp dwie łyżki mąki. Weź pastę do zębów i wyciśnij ją na łyżkę. Tyle dodaj do mieszanki. Zapach pasty do zębów będzie odstraszał gryzonie, zwłaszcza jeśli jest to zapach miętowy. Dodaj łyżkę gipsu szpachlowego. Wlej trzy łyżki od stół. Wszystko dobrze wymieszaj i zagnieć. Mąka, soda i gips sprawią, że jeżeli mysz czy szczur spróbują zjeść tę masę, w najlepszym przypadku będą odczuwać ból brzucha. To je zniechęci do wizyt. Powstanie jednolita masa. Formuj z niej małe kulki, układaj na podstawku. Umieść je wszędzie, gdzie zauważyłeś odchody gryzoni, myszy czy szczurów. Ten naturalny środek odstraszający zostaw też w garażu, na strychu czy w piwnicy. Te małe kulki zapewnią ci dom wolny od myszy i szczurów. Wymieszaj mydło z popcornem, a już nigdy nie będziesz mieć jednego problemu. To niesamowity trik, który pomoże wielu osobom. Zrób popcorn i przesyp go do miski. Poczekaj, aż ostygnie. Uszykuj zamykany pojemnik, pokróż do niego trochę popcornu. Zabierz najzwyklejsze mydło, zetrzyj je jak najdrobniej na tarce. Nie musi być go dużo. Dodaj do popcornu. Następnym składnikiem jest proszek do pieczenia. Dodaj dwie łyżki stołowe do naszej mikstury. Zamknij pudełko i mocno nim wstrząśnij, aby wymieszać wszystkie składniki. Nasza mieszanka jest już gotowa. To doskonała trucizna na karaluchy i myszy. Karaluchy i myszy przyciąga zapach popcornu. Przy jedzeniu popcornu zjadają także mydło i proszek do pieczenia nie są w stanie strawić tej mieszaniny, ze względu na proszek do pieczenia i mydło. Wystarczy nabrać niewielką ilość i rozprowadzić w miejscach, w których mogą pojawić się karaluchy i myszy. Lubią one takie miejsca jak szafka przy śmieciach, ponieważ tam zawsze szukają jedzenia, szczególnie korzystaj z tego triku w gorących porach roku, wtedy pojawia ich się najwięcej. Na palikach w ogrodzie zawiąż paczuszki z mydłem. Będziesz zaskoczony ich działaniem. Takie mydło ma niezwykłe zastosowanie w ogrodzie. Zaraz je poznasz. Wybierz mydło o najbardziej ostrym i silnym zapachu. Jeżeli jego zapach jest naprawdę drażniący, tym lepiej. Potnij kostkę mydła na mniejsze kawałki. To mydło mogę ciąć nożyczkami, ale jeżeli masz twardsze mydło, to użyj noża lub tarki do warzyw. Potrzebne są mniejsze kawałki mydła. Uszykuj jedną ściereczkę i potnij ją. Otrzymasz kilka mniejszych. Na każdy kawałek ściereczki włóż kawałki mydła, podziel mniej więcej równo, weź sznurek, zrób taką sakiewkę i zawiąż ją. To samo zrób z kolejnymi kawałkami ściereczki z mydłem. Sznurek musi być trochę dłuższy, będziesz miał takie oto paczuszki. Na pole weź też paliki, powbijaj je przy granicy działki. Do każdego palika przywiąż jedną paczuszkę z mydłem. Paliki mogą być w różnej odległości. Po co to robię? Mydło zniechęci sarny. Kiedy na ogrodzie będą rosły warzywa albo masz młode drzewka, silny zapach mydła je odstraszy. Podczas deszczu część mydła się rozpuści i spłynie na ziemię. Przy ziemi zapach odstraszy zające. Dlatego takie paliki z mydłem wbij przy granicy działki. Będzie to niewidzialna bariera dla szkodników, jakim są sarny i zające. Kiedy mydło się rozpuści albo zwietrzeje, zawieś nowe. I gotowe. Masz szansę, że twoje zbiory zostaną nienaruszone. Pozbądź się mszyc i mrówek w dość nietypowy sposób. Zwykła taśma, ale niezwykle użyta, uratuje twoje drzewka. Będziesz żałował, że nie znałeś tego wcześniej. Kiedy wiosną wszystko budzi się do życia. Na drzewach pojawiają się pierwsze pąki. Mrówki i mszyce również zaczynają się pojawiać. Te owady są od siebie uzależnione. Mrówki chronią mszyce, aby skorzystać z ich wydzieliny. Spać, którą wydzielają mszyce, jest pokarmem dla mrówek. Jeśli na drzewach widzisz biedronki, to dobry znak. Biedronki są Twoim sprzymierzeńcem, dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona roślin, czyli taka, która likwiduje szkodniki, ale nie niszczy innych owadów. Jeśli widzisz mrówki na drzewach owocowych, oznacza to, że są na nim też mszyce. Istnieje prosty sposób, aby odciąć mrówkom drogę do mszyc. Wystarczy trik z taśmą. Może być to zwykła przezroczysta taśma. Może być brązowa czy srebrna. Nie oklejaj drzewa stroną klejącą na zewnątrz. Wtedy owady, czy to mrówki, czy biedronki, zginą. A tego nie chcemy. Oklej drzewo w dwóch miejscach, na różnych wysokościach. Płaską powierzchnię taśmy mrówki pokonają bez problemu. Ale robiąc taką dziwną rzecz, zatrzymasz mrówki. Dodatkowa przeszkoda skutecznie je zniechęci, ale nie zabije ani mrówek ani biedronek.